pomniki. Rozsiane po naszym Szczecinie, w miejscach godnych upamiętnienia wydarzeń lub przypominające o czasach minionych, czy o ludziach w nich obecnych. Jedne są tam, gdzie ustawiono je pierwotnie, a inne, tak jak pomnik króla Maciusia I, wędrując po naszym Szczecinie, czy pomnik chłopca z harmonią, który z cokołu swojego pomnika spogląda poprzez jasne błonia na węgierskiego chłopca i szczecińskie trzy orły. A i do tak wspaniałego miasta nowe pomniki, tak jak ławeczka profesora Jana Czekanowskiego w parku generała Andersa, przybywają. Przy ulicy Świętego Wojciecha w 1846 roku na terenie fortu Wilhelma za zachodnią kurtyną szczecińskiej twierdzy założony został pierwszy wojskowy cmentarz, gdzie w 1871 roku pochowano tu 104 jeńców francuskich. Wydarzenie to upamiętnia głaz, gdzie na tabliczce na kamieniu widnieje napis: Pamięci synów bohaterskiej Francji. Uczestnikom kampanii 1870-1871. Ofiarom niemieckiej niewoli. Szczecin. Październik 1987. Dziś pozostał tylko kamień. Tablica zniknęła, czyżby z pomocą tych biorących udział w zacieraniu historii Szczecina. Prawdy i historii miasta nie da się zmienić, można próbować ją zagłuszyć, ale słynne szczecińskie pompy od lat są niemymi strażnikami tej prawdziwej historii miasta i ludzi. Po likwidacji twierdzy w 1873 roku i podjęciu budowy nowego miasta, ograniczono powierzchnię cmentarza, a po 1945 roku założono obecny park. Jest on największym skupiskiem robinii białej w mieście. Rosną tu takie egzotyczne drzewa jak korkowiec amurski i oliwnik wąskolistny. A szpaler kasztanowców jest unikatem w skali kraju. I tu przy jednej z alejek, w parku generała Andersa, przysiadł Jan Czekanowski, polski antropolog i etnograf, zasłużony w badaniach Afryki, który w ostatnim okresie życia przebywał w Szczecinie, gdzie zmarł. Pomnik przedstawia profesora Jana Czekanowskiego, siedzącego na ławeczce, ubrany w strój używany przez podróżników po Afryce, w drugiej połowie XIX wieku, kufer, który stanowi istotną część pomnika, wzorowany jest na tego typu sprzętach z końca XIX wieku. Na kufrze umieszczono tabliczki z nazwami firm i instytucji, które przyczyniły się do powstania pomnika. Całość wykonana została w czarno-złotej kolorystyce. Pomnik wykonany został w Afryce przez Youssoufa Touré, artystę pochodzącego z Burkiny Faso, drogą lotniczą przetransportowany do Berlina, skąd trafił do Szczecina. Pomnik odsłonięto w maju 2012 roku. Usytuowany przy parkowej alejce, zachęca do zajęcia wolnego miejsca na kufrze, na chwilę wspomnienia o wielkim Polaku. Jest to pierwszy monument w formie ławeczki pomnikowej w Szczecinie. Z parku generała Andersa udajemy się na ulicę Edmunda Bałuki, dawną ulicę obrońców Stalingradu, gdzie 1 czerwca 1961 roku, przed budynkiem szkoły podstawowej nr 54 imienia Janusza Korczaka, odsłonięto pomnik króla Maciusia I, który obejmując swoje królestwo rozpoczął panowanie. Dzisiaj to zdewastowane miejsce, ale król Maciuś I włada dalej w Szczecinie, bo w 2012 roku, w związku z przenosinami placówki, został zdemontowany i poddany renowacji. 21 marca 2013 roku odsłonięto go w nowej lokalizacji przy ulicy Rajskiego, do której dochodzimy mijając pomnik szczecińskiego marynarza. Pomnik króla Maciusia I, upamiętniający znanego polskiego pedagoga Janusza Korczaka, to figura z czerwonego granitu na betonowym cokole. Zaprojektowany i wykonany przez Mieczysława Weltera. Król Maciuś I, w pozycji stojącej, z lekko opuszczoną głową, wzrokiem wpatrzonym w trzymanego w dłoniach ptaka, słowika. Ubrany w obcisłą szatę spiętą w talii szerokim pasem,
lekko przekrzywionym na bok, i płaszcz, pelerynę, odrzuconą na plecy. Na okrągłej tabliczce z wyrytą koroną, napis: Król Maciuś I. Poniżej, u podstawy cokołu, prostokątna tablica z inskrypcją: Januszowi Korczakowi, wychowawcy i przyjacielowi młodzieży, 1961. A twórca Króla Maciusia I, Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldschmidt, urodzony 22 lipca 1878 roku w Warszawie. Pisarz, działacz społeczny, pedagog i lekarz. Założyciel Sierocińca dla Dzieci Polskich, Nasz Dom, w 1919 roku. W czasie II wojny światowej organizował opiekę nad dziećmi w getcie warszawskim i prowadził sierociniec. W 1942 roku razem ze Stefanią Wilczyńską i 200 dziećmi wysłany transportem do Treblinki. Zamordowany wraz z dziećmi przez hitlerowskich oprawców 6 sierpnia 1942 roku w komorze gazowej w obozie Zagłady w Treblince. Aleją Jana Pawła II, mijając kamiennego szczecińskiego gryfa, przechodzimy na tyły Urzędu Miejskiego, gdzie samotnie siedzi na kamieniu nagi chłopiec, ale z niewielkim kapelusikiem na głowie. W ręku trzyma harmonię, usta ma otwarte, bo zapewnie śpiewa, a oczy wzniesione ku górze. Rzeźba wykonana została w 1927 roku według projektu znanego rzeźbiarza i medaliera działającego w Berlinie Hermana Hoseusa. Nagi chłopiec, ale z niewielkim kapelusikiem na głowie, samotnie siedzi na kamieniu. W ręku trzyma harmonię, usta ma otwarte, zapewnie śpiewa, oczy wzniesione ku górze. Wykonana z piaskowca sudeckiego fontanna chłopca z harmonią. Wysoka na prawie 3 metry rzeźba powstała około 1927 roku. Fontanna składa się z dużej misy w kształcie muszli, ustawionej wprost na ziemi, z dostawionego do misy wysokiego prostopadłościennego cokołu z grającym chłopcem. Ścianki misy stosunkowo niskie od strony zewnętrznej, wyższe od strony cokołu przylegają do niego tuż pod wąsatą paszczą ryby, być może suma, pełniącej funkcję wylewu wody. Kształt szerokiej paszczy podkreśla stanowiący jej obramienie zarys muszli. Cokół zwieńczony jest płytą o profilowanym brzegu, stanowiącą podstawę dla rzeźby przedstawiającej nagiego chłopca siedzącego na kamieniu, z rozciągniętą harmonią opartą na prawym kolanie. Proporcje ciała chłopca są krępe i przysadziste, nogi, z których prawa wysunięta jest do przodu, a lewa odgięta do tyłu, krótkie i tęgie, korpus i ręce, z widocznymi objawami otyłości. Głowa grajka przechylona na lewe ramię, nakryta jest kapeluszem bez ronda, nałożonym na bujne, obcięte nad uchem włosy. Twarz zaokrąglona, usta otwarte do śpiewu. Na lewym boku cokołu rzeźby widnieje sygnatura jego twórcy, Hoseus. Podczas II wojny światowej utrącone zostały obie ręce chłopca oraz część harmonii. Ubytki tych rąk zostały zrekonstruowane dopiero w 1973 roku, a autorkami rekonstrukcji były panie Leonia Chmielnik i Anna Paszkiewicz, szczecińskie rzeźbiarki. Z wysokiego cokołu pomnika chłopiec z harmonią spogląda ciekawie na szczecińskie trzy orły i pomnik przybyłego niedawno do Szczecina węgierskiego chłopca. Poprzez Jasne Błonia, mijając pomnik papieża Jana Pawła II, dochodzimy na skraj Parku Kasprowicza, gdzie obok budynków dawnego konsulatu radzieckiego 9 grudnia 2016 roku ustawiono i odsłonięto pomnik chłopca węgierskiego w 60. rocznicę powstania węgierskiego z 1956 roku na znak solidarności i wdzięczności narodu węgierskiego za pomoc udzieloną mieszkańcom Budapesztu przez mieszkańców Szczecina. Autorem rzeźby jest Richard Jucha. Na przełomie października i listopada 1956 roku Węgrzy podjęli walkę zbrojną, żądając demokratyzacji życia politycznego,
suwerenności i niepodległości kraju. Powstanie narodowe zostało krwawo stłumione poprzez wojska sowieckie. W walkach zginęło około 2700 Węgrów, 19 tysięcy zostało rannych, niemal 200 tysięcy musiało uciekać z kraju. Ponad 22 tysiące osób posadzono w więzieniach, a około 225 stracono. Jesienią 1956 roku Polacy w geście solidarności zaangażowali się w pomoc narodowi węgierskiemu, przekazując krew, medykamenty, żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dary ze Szczecina przekazano do robotniczego CEPEL, 21 dzielnicy Budapesztu. Jesienią 1956 roku Szczecinianie w geście solidarności z uczestnikami rewolucji węgierskiej zbierali dla nich dary i pieniądze, które za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża przekazywane były na zakup leków oraz żywności. Nie bacząc na osobiste ryzyko, mieszkańcy Szczecina potępili krwawą interwencję zbrojną Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Węgrzech, protestując w nocy z 10 na 11 grudnia 1956 roku przed konsulatem radzieckim przy ulicy Piotra Skargi 14. Konsulat został zdobyty, ale wielu spośród protestujących przez lata spotykały szykany i represje ze strony ówczesnych władz komunistycznych. Na pamiątkę tego wydarzenia polskie i węgierskie władze samorządowe w 2016 roku ustawiły bliźniacze pomniki w Szczecinie i CEPEL, a tak o tych wydarzeniach z 1956 roku opowiada szczeciński przewodnik Przemysław Głowa. Tak wyglądał Budapeszt w dniach 29 i 30 października, po pierwszym tygodniu tragicznych wydarzeń. Jesień 56 roku, Budapeszt zniszczony walkami, 11 lat po wojnie, w sercu Europy. Wiesz, można by zaryzykować stwierdzenie, że wszystko zaczęło się od Polski. Polski październik roku 1956 dał nadzieję Węgrom na to, że w podobny sposób może zostać zrealizowany scenariusz zmiany polityki wewnętrznej. Tymczasem okazało się, że wiec zorganizowany 23 października 1956 roku przeobraził się w rewolucję, która została na dodatek krwawo stłumiona przez wojska sowieckie wezwane na pomoc przez Węgierską Partię Komunistyczną. A gdzie w tym wszystkim Szczecin? No, jeżeli mówimy o węgierskiej rewolucji, to należy pamiętać, że każda rewolucja pociąga za sobą ofiary. I właśnie w akcji niesienia pomocy ofiarom węgierskiej rewolucji pojawia się nasze miasto, zresztą z kilkoma innymi ośrodkami w Polsce, ale rola Szczecina była niebagatelna. Z 30 października 1956 roku zainicjowano zbiórkę darów dla Węgrów pod hasłem Polak, Węgier, dwa bratanki. Gdzie zbierano i przede wszystkim co? Zbierano lekarstwa, zbierano środki opatrunkowe, trwałą żywność w postaci konserw na przykład. No ale najbardziej chyba charakterystyczna dla tego okresu była akcja zbierania krwi. Nasza krew uratuje może niejedno życie człowieka. Znane są historie dzieci, które przekazywały swoje zabawki. Na przykład w Szczecinie mały chłopiec postanowił do paczki przygotowanej przez rodziców dołączyć lalkę dla dziewczynki z Budapesztu, twierdząc, że nie samym chlebem człowiek żyje. Zbierano pomoc dla konkretnej dzielnicy. Szczecinianie pomagali dzielnicy CEPEL. Jesteśmy przy placu Zgody, dawniej przyjaźni polsko-radzieckiej, przy Alei Wojska Polskiego. Mniej więcej za nami była kawiarnia Maskot, przed którą 10 grudnia dochodzi do pewnych zdarzeń. W sąsiedztwie tej kawiarni został zatrzymany pijany obywatel Stanisław Bartosik. Tutaj pojawili się funkcjonariusze milicji obywatelskiej, którzy postanowili go zatrzymać, ale ten w tym momencie postanowił bronić się, zaczął krzyczeć, tłumaczyć się, że jest Polakiem i pytać, za co w ogóle go aresztują. Wieczór, godzina 18, ludzie wracają z pracy, to jeden z głównych węzłów komunikacyjnych ówczesnego Szczecina. Ludzie stają się świadkami właśnie tych scen, w miejscu, w którym jeszcze niedawno była zbiórka, w czasie, kiedy wszyscy żyją tym, co dzieje się i na Węgrzech,
i w ogóle w tej części świata. Jeśli dodamy do tego to, co wydarzyło się całkiem niedawno w Poznaniu, do tego rewolucję węgierską i polski październik, to można powiedzieć, że te okrzyki Bartosika były iskrą na beczce prochu. Tutaj musiało dojść do kolejnych zamieszek. Milicjanci postanowili zaciągnąć go do taksówki, która była zaparkowana w rejonie skrzyżowania Alei Wojska Polskiego i ulicy Jagiellońskiej. Od samego Placu Zgody podążali za nim uczestnicy tego zgromadzenia, którzy byli bardzo zainteresowani tym, jak potoczy się ta historia, no i próbowali nie dopuścić do tego, żeby Bartosik w ogóle wsiadł do tej taksówki i dopiero przyjazd kolejnego patrolu milicyjnego umożliwił to. Ale to nie był wcale koniec tej historii. Samochód z Bartosikiem został rozkołysany i później przewrócony na dach, co spowodowało tylko zablokowanie linii tramwajowych, które przejeżdżały właśnie tędy. 10 grudnia ulice Szczecina były widownią zawstydzających i oburzających awantur chuligańskich. Pijani krzykacze, których bazą były dobrze znane szczecińskie knajpy, zdołali rozpętać zajścia, które mogły się tragicznie skończyć. Słyszałem, że padł strzał wtedy. To był strzał tylko ostrzegawczy w momencie, kiedy jeden z milicjantów obawiał się rozbrojenia. Czyli można powiedzieć, Paweł, że od tego miejsca zamieszki rozlewają się po całym Śródmieściu. Jak reagują służby na to? Brak zdecydowania co do konkretnych działań spowodował, że manifestanci podążyli za dwiema grupami wycofujących się milicjantów. Jedna grupa podążyła na komisariat mieszczący się przy dzisiejszym Placu Zwycięstwa, druga przy dzisiejszej Alei Papieża Jana Pawła II. Oba te budynki zostały zaatakowane przez manifestantów, obrzucone kamieniami, cegłami, wybito szyby. Tłum ruszył jeszcze na siedzibę prokuratury wojewódzkiej przy ulicy Stoisława oraz na więzienie centralne mieszczące się przy ulicy Kaszubskiej. Po nieudanym ataku na centralne więzienie tłum zaczął kolejny raz gromadzić się na Alei Wojska Polskiego, ale stamtąd został bardzo szybko wyparty przez siły porządkowe i podzielił się na dwie grupy. Jedna z grup dociera do budynku Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przy Wojska Polskiego, a druga przez Jasne Błonia do tej willi za wielkim ogrodzeniem z okrzykiem na ambasadę. Dlaczego? No, na ambasadę, chociaż to był tak naprawdę konsulat radziecki. Po drodze na prędce został sporządzony transparent z napisem Sowieci precz od Węgier, precz od Polski. Wznoszono także okrzyki popierające rewolucję węgierską. Po pewnym czasie została wyłamana brama główna i tym samym tłum manifestantów wdarł się na teren placówki dyplomatycznej. Ludzie wchodzą do konsulatu. Co tutaj się dzieje? Budynek został bardzo poważnie w środku zniszczony. Zostały powybijane szyby, połamane meble. Notowano także próby podpalenia tego budynku, nieudane. Zaginęła część rzeczy, która znajdowała się na terenie konsulatu. Odnotowano m.in. brak niewypełnionych druków paszportowych. Oczywiście w konsulacie musiały być portrety przywódców Związku Radzieckiego. Co z nimi się stało? Portrety Nikity Chruszczowa zostały zniszczone, natomiast co ciekawe, znajdujące się tutaj portrety Lenina pozostały w stanie nienaruszonym. Pracownikom konsulatu udało się uniknąć linczu ze strony demonstrantów. Nie wiemy tylko, czy opuścili teren posesji, czy też schronili się w piwnicy, w której teraz jesteśmy, a która była w tym czasie zapewne dostosowana do podobnych celów. Mogli uciec wcześniej, używając tradycyjnych dróg ewakuacyjnych, a być może skorzystali ze znajdującego się tutaj w piwnicy właśnie wyjścia. Co działo się z demonstrantami później? Po kilku godzinach zostali oni wyparci z terenu konsulatu przez siły porządkowe, przede wszystkim przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I tej nocy aresztowanych zostało blisko 80 osób, które uczestniczyły w tak zwanej nocnej rewolcie. Uczestnicy nocnej rewolty z 10 grudnia 1956 roku ponieśli bardzo surowe konsekwencje. Większość osób, które zostały zatrzymane tego wieczoru w Szczecinie w trakcie ulicznych zamieszek, została skazana na kilkuletnie kary więzienia. Najbardziej aktywne osoby otrzymały aż 4-letnie wyroki. Poza tym wymierzono im karę dodatkową. Poinformowano opinię publiczną nie tylko o ich imionach i nazwiskach czy miejscu pracy, ale również adresach zamieszkania. W wyniku tego zostali na wiele lat napiętnowani jako uczestnicy tej nocnej rewolty.
Jasne Błonia to dziś ulubione miejsce spotkań, spacerów szczecinian. To też to samo miejsce, w którym w 1956 roku w nocy pierwszy raz przyszli upomnieć się o wolność. No tak, a jeśli dodamy do tego bezpośrednie sąsiedztwo dawnego konsulatu radzieckiego, to chyba dobrze się stało, że właśnie w tym miejscu, na Jasnych Błoniach, stanął pomnik chłopca z Pesztu.